Robi na mnie oczywiście wrażenie to, że tematem tego malarskiego cyklu są ludzie pióra, artyści słowa. Jakby właśnie zapisane słowo było matecznikiem sztuki. Jakby jego ikoniczny charakter, to, że słowo można i trzeba zapisać. Jakby ten ikoniczny charakter prefigurował pracę malarza. I jakby w słowie ucieleśniało się to, ku czemu zmierza całe istnienie, a zwłaszcza jego najwyższa forma, sztuka właśnie. Być może nie trzeba tego dodawać, ale dopowiem, że te obrazy przedstawiające ludzi pióra są też formą obecności ich autorki. Że Ewa Mańkowska-Grimm za sprawą tych płócien poddaje namysłowi również swoją obecność. Że uobecnia w nich również swoje istnienie. No w życiu wszystko jest przypadkiem. Dla mnie portret jest rzeczą najtrudniejszą, dlatego najbardziej mnie interesuje. Natomiast w swojej kolekcji mam nie tylko ludzi pióra, ale to są osoby, które poznałam. A czy jest jakiś człowiek pióra, którego byś nie chciał? Jest, ale nie powiem kto.